Drodzy Państwo, ja się nazywam Aldona Kucner, z Wyższą Szkołą Bankową współpracuję od 8 lat. Prowadziłam 6 edycji tutaj zarządzania marketingowego na polskojęzycznych studiach MBA, a marketingiem zajmuję się od 20 lat i staram się w tych swoich zajęciach przekazywać nie tylko teorię, ale również praktykę i takie niuanse, gdzie sama albo zjadłam zęby, albo moi klienci gdzieś mieli różnego rodzaju doświadczenia, bo wiem, że to uczy najlepiej. Oczywiście, jak każdy temat, tak i zarządzanie marketingowe tutaj jest oparte o program, który musimy zrealizować, więc tej teorii jest sporo, ale tak naprawdę Państwo są ludźmi praktyki i staram się na zajęciach i wiem, że inni wykładowcy również tak przekazywać tę wiedzę, żeby Państwo ją mogli też przećwiczyć. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy sobie mówić o takim zagadnieniu jak budowanie marki, ponieważ jest to zagadnienie w zasadzie dla wszystkich równie ważne, bez względu na to, jakie branże Państwo reprezentują, czy są Państwo pracownikami sektora usług, czy produkcji, także myślę, że marka jest dla wszystkich równie istotna. Chciałam Państwu przede wszystkim też pogratulować, że tu jesteście i myślicie o tych studiach MBA i o własnym rozwoju. I ja również skończyłam studia MBA, myślę, że 17-18 lat temu, musiałabym zajrzeć w papiery. Wtedy były to studia dość nieznane w Polsce i dużo ryzykowałam, ponieważ nie wiedziałam, czy jest sens inwestować takie pieniądze i taki czas w tę naukę. Nigdy nie żałowałam tej decyzji. Myślę, że teraz studia MBA cieszą się dużo większym rozeznaniem, prestiżem, a też powoli robi się to standard. I też warto w tę stronę popatrzeć, że w wielu firmach już wymaga się od różnego rodzaju menadżerów, żeby po prostu te studia MBA mieli, dlatego że jest to wyrównywanie wiedzy zarządczej i wszyscy po zakończeniu studiów MBA powinni mieć podobną wiedzę o różnych aspektach zarządzania firmą. W marketingu nie ma niestety tak lekko, że można powiedzieć, że coś jest ewidentnie prawdą. Możemy się zbliżać do prawdy, natomiast niestety jest to tak nieprzewidywalna gałąź biznesu, że nie ma jasnych reguł i wytycznych, które by nam zagwarantowały sukces. Możemy się zbliżać do tego sukcesu, możemy niwelować ryzyka naszą wiedzą, ale i tak rynek może nas zaskoczyć. I pewnie Państwo widzą mnóstwo takich przykładów, gdzie firmy o olbrzymim kapitale, z bardzo profesjonalnym działem badań rynku, świetnie przygotowanym marketingiem wchodzą z produktem na rynek i ponoszą fiasko, a jednocześnie jakieś mięsne jeże, Gangnam Style czy Justin Biebery wykwitają w internecie i robią olbrzymi biznes przy minimalnej wiedzy, a tak naprawdę też żadnym często zaangażowaniu finansowym. Także marketing niestety nie daje nam tej gwarancji, że my się tutaj świetnie na tym rynku ułożymy, ale możemy sprawić, że te ryzyka będą mniejsze i będziemy bardziej świadomie postępować. Większość z nas ulega reklamie, większość z nas ulega magii marek, natomiast większość z nas się do tego nie przyznaje. Kiedy się robi badania w Polsce, to wyobraźcie sobie Państwo, że na grupie do 26 roku życia 46% ludzi to są tak zwani brand believers, ludzie, którzy zawierzyli marce i chcą mieć markę. Tak? Mamo, kup mi Adidasy. Buty ci się zepsuły? Nie, buty mam. Chcę mieć Adidasy. Są osoby, które sobie nie wyobrażają w ogóle posiadania innych produktów niż danej marki. Tak są od tej marki uzależnieni. I drodzy Państwo, dziś się będziemy przyglądać temu, co kieruje ludzi w stronę marek i co my możemy zrobić, żeby na tym rynku stworzyć taką wspaniałą, spójną markę, która ludziom kojarzy się dobrze i co więcej, ludzie, którzy kupują tę markę, czują się z nią dobrze. Bo zobaczcie, że my kupujemy marki też po to, żeby kupować swój własny wizerunek, prawda? No słuchajcie, no idziemy sobie na plaży we Włoszech, torebka Louis Vuitton za 4 euro. No chyba czujemy, że nie jest to orgillo, prawda? Czy taki Rolex za 6 euro. Też serce nam podpowiada, że prawdopodobnie nie będzie to oryginał. Ale sąsiadka nie wie, ile myśmy zapłacili za tą torebkę. Kolega w pracy no nie wie, czy ten zegarek jest oryginalny, czy nie, ale ma efekt wow, to jest gość, nie? Taki niby skromny, ale z Rolexem. No widać, że trzyma poziom, nie? Także drodzy Państwo, my się odwołujemy do takich niestety również w sobie emocji, do których się nie przyznajemy, że swój wizerunek społeczny, swoje własne poczucie wartości budujemy często też na tym, co nosimy, czym jeździmy, gdzie się stołujemy. I czy to jest dobre, czy złe, to można by dyskutować, ale to po prostu jest. Nie wiem, czy Państwo czytali Gomorrę, książkę o mafii neapolitańskiej. Polecam, genialnie się czyta, ale tam jest świetnie też pokazany rynek podróbek tych wybitnych, takich markowych ubrań z domów mody.
Otóż tam wygląda to tak, że taki dom mody Gucci czy jakiś tam inny zwołuje lokalnych producentów odzieży, szwalnie, bo okazuje się, że no to pewnie Państwo też zauważyli w czasie podróży, że włoski biznes opiera się na malutkich rodzinnych firmach. I też te małe rodzinne firmy szyją dla tych gigantów modowych. I taki Gucci zwołuje małych właśnie właścicieli szwalni i mówi tak, słuchajcie, mamy do wyprodukowania na przykład 100 garsonek według tego fasonu w tym materiale. Kto da mniej? I ludzie się tam biją na ceny, kto za mniej to zrobi. Potem, kto potrafi szybciej? Kolejna bitwa, wychodzi tam 3, 4, 5 może, którzy zostają na rynku, że tak powiem, zostają wybierani. Oni dostają ten wzór, dostają te materiały i zaczyna się walka. Kto pierwszy dostarczy według tego wzoru tych 100 garsonek, ten dostanie kasę. Na to Gucci nalepia swoją nalepkę. Natomiast cała reszta według tego wzoru i z tego materiału też uszyła te garsonki. Na to Gucci nie nalepia nalepki, to idzie jako podróbka na rynek. Ale ten markowy producent też ma z tego jakiś grosz. Czyli tak naprawdę co to jest podróbką? To jest dokładnie to samo, tylko bez metki, nie? Różnie bywa z tymi podróbkami, one czasem mogą nas zaskoczyć. Zresztą, drodzy Państwo, będziemy sobie rozmawiać, ale to już na zajęciach tych zarządzania marketingowego, że są różne strategie marketingowe i jest taka strategia bardzo trudna, nazywa się to naśladowca-usprawniacz. Czyli firma, która pojawia się na rynku i naśladuje lidera, ale dostrzegając w produkcie lidera jakieś niedociągnięcia lub miejsca, które mogłyby wzmocnić produkt i ona często jest w stanie zagrozić liderowi. I myślę, że taką strategią posłużył się Samsung wobec Apple'a. Popatrzył troszeczkę na te nowe produkty Apple'a, poprzyglądał się, posłuchał rynku, co tu można by było jeszcze dorzucić do takiego telefoniku i nagle zrobił się realny konkurent. A nie miał dużych nakładów na badania, tak, na działania laboratoryjne, więc wszedł z dużo mniejszym nakładem kosztów na rynek, a jednocześnie te usprawnienia sprawiły, że zagroził liderowi. Także, drodzy Państwo, też się takie rzeczy dzieją. No, nie będziemy dzisiaj o tym mówić, bo to nie kwestia marki, natomiast rzeczywiście bardzo tutaj nas rynek często jest w stanie skopiować i przewyższyć, nawet w dziedzinie takich właśnie rzeczy jak elektronika, gdzie wydawałoby się, że tutaj no, kto jest pierwszy, ten jest najlepszy. Drodzy Państwo, dlaczego ta marka jest taka ważna? Po pierwsze, marka budzi skojarzenia. I zobaczcie, że na rynku trwa wielka dyskusja, czy marki są dobre, czy złe, czy my im ulegamy, czy nie. I co by nie mówić, to tak naprawdę znaczki dla nas się liczą. Zobaczcie Państwo, że część z nas nosi krzyżyk na łańcuszku, to o czymś mówi, tak? Czyli ktoś, kto zobaczy ten krzyżyk, ma mnie jakoś sklasyfikować, ma mnie w jakiś sposób zrozumieć. My często też nie mamy czasu się zastanawiać, co idzie za takim znakiem. Wiecie Państwo, ile znaków dziennie nasze oko napotyka? Od 3 do 7 tysięcy. Odpalacie komputer, same znaczki. Jedziecie ulicą, same znaczki. Wszędzie są znaczki. Gdybyśmy mieli się zastanowić, co siedzi za tym znakiem, to po prostu nie dalibyśmy rady funkcjonować. Więc ma być to taki efekt, że nasze oko robi zdjęcie, a nasz mózg wyzwala świetne, mam nadzieję, tak tego sobie życzymy, jeżeli chodzi o nasze marki, skojarzenia i mówimy sobie, a znam, a ufam, dobrze biorę. Drodzy Państwo, często kupujemy też tylko dla marki, tak? Mówiliśmy sobie o tych młodych ludziach, ale niestety wiem, że tutaj mało kto z nas jest poniżej 26 roku życia, nie czujcie się dobrze, bo jednak poszczególne grupy docelowe mają swoje, że tak powiem, słabości. Kobiety lubią sięgać po marki, które mają inne kobiety. Prawda? Każda gospodyni ma Tupperware, wypada mieć porządny ekspres do kawy w domu konkretnej marki. Panowie, tu bardziej elektronika, może motoryzacja, ale też sięgacie dlatego, że inni mają. No i drodzy Państwo, często jest tak, że my tylko marką odróżniamy produkty. Chcą się Państwo zacząć aktywizować sportowo, idziecie do sklepu, mówicie, kupię sobie buty do joggingu, macie wybór i tak naprawdę kto z nas odróżni, czym one faktycznie się między sobą wyróżniają. Być może są wśród Was tacy, którzy rzeczywiście poczytali, znają się doskonale na tym produkcie, ale dla większości z nas one są podobne. Prawda? Ta sama podeszwa, ta sama wkładka, podobnie wyglądają, może nawet są produkowane w tej samej fabryce, kto wie, jakbyśmy tak poszparali. Ale tak sobie myślimy, nie, no wezmę te, bo tym ufam.
te mi się dobrze kojarzą, więc tylko marka często sprawia, że po dany produkt sięgniemy, a po inny nie. Także drodzy Państwo, marka ma olbrzymie znaczenie i czy my się z tym zgadzamy, tak jak Wally Ollins w pięknej książce o marce, czy się z tym nie zgadzamy, jak Naomi Klein, też warto przeczytać drugi głos, która w książce No Logo pisze, że marki to jest zło najgorsze i wiele jakby przykrych rzeczy w ludzkości dzieje się dlatego, że firmy robią coś pod marki. Warto poznać obydwie te strony medalu. Natomiast warto również wiedzieć, że marka jest nośna, sprawia, że my po coś sięgamy, sprawia, że ufamy kolejnym produktom. No i drodzy Państwo, sprawia, że firma ma naprawdę olbrzymie rynkowe znaczenie. Ja Państwu puszczę tutaj dwa slajdy. Jeden z 2010 roku, gdzie próbowano wycenić marki. Metody wyceny marki są bardzo trudne. Patrzy się, jaka jest rozpoznawalność marki na rynku, ile zainwestowano w pieniędzy w budowanie tej marki. To, co tu jest niesamowite, to Coca-Cola przez lata była na pierwszym miejscu. Znaczy Coca-Coli wycenia się na około 70 miliardów dolarów. Ale zobaczcie Państwo, co się dzieje ostatnio. Nagle się tu coś przewartościowało. Słuchajcie, ostatnie 15 lat to jest moment, kiedy marki gwałtownie budują swoją rozpoznawalność. I są to przede wszystkim marki techniczne, elektroniczne, związane z internetem, czyli dobry koncept rynkowy, świetnie wykorzystany internet do działań promocyjnych może sprawić, że w ciągu paru lat pojawimy się w pierwszej dziesiątce. Jest to dla nas jakaś szansa, bo to znaczy, że każdy z nas może tę markę zbudować w ciągu paru lat, a nie paru pokoleń, tak jak było wcześniej. Z drugiej strony, drodzy Państwo, no, możemy się tu wielu różnych rzeczy spodziewać. Ostatnio się też pojawiają w tych rankingach, bo one są różne te rankingi, różne firmy je robią. Chińskie marki, pierwsze chińskie marki, które też no, na pewno wykorzystują efekt skali. Jak się ma, prawda, 1,5 miliarda odbiorców, to trudno nie być marką o wysokiej rozpoznawalności. Także, drodzy Państwo, często jest tak, że firma stwierdza, co jest naszym największym kapitałem i dochodzi do wniosku marka, a całą resztę wrzuca w outsourcing. Ktoś nam produkuje, ktoś nam sprzedaje, ktoś nam rozwozi, a my jak Reksio w bajce, pamiętacie Państwo? Reksio stemplował, prawda, jakieś tam fragmenty taśmy, to tam dokładnie jest takie działanie i Philips sobie tylko stempluje. Tak jak Pan mówi, ma mnóstwo takich, którzy robią mu wkłady, a on sobie tam nalepia na te wkłady swój znaczek i sprzedaje znaczek tak naprawdę i zaufanie społeczne, nic więcej. Także, drodzy Państwo, dużo rzeczy się dzieje z markami i mówi się, że świat idzie w stronę sprzedaży opartej właśnie o marki, o wartości, czyli marka nam się kojarzy, sprzedaje nam jakiś zespół wartości, dobrego takiego zaufania i my będziemy po nią sięgać bez względu na to, czy ona jest nalepiona na krześle, czy nalepiona na wodzie mineralnej, czy na lizaku. Też będziemy się dzisiaj o tym, na ten temat zastanawiać, jak można markę rozciągnąć, żeby ona obejmowała coraz to nowsze produkty, a zaufanie ciągle było. Drodzy Państwo, z czym nam się kojarzy ten znaczek? Prawdopodobnie jest to marka, która postawiła sobie nadrzędny cel design. Zabawa wyglądem, tak? Zabawa modą. Co więcej, udało im się stworzyć jeszcze potrzebę kolekcjonowania. I są ludzie, którzy muszą mieć każdy model, nawet najbardziej unikalny, rzadki, który wyszedł, muszą mieć. No to jest fantastycznie, jakby wasi klienci tak działali, słuchajcie. Gdyby im dać tę jeszcze dodatkową taką potrzebę wykazania się kolekcją, no nie jest to łatwe, ale na pewno zyskowne bardzo. Tutaj zobaczcie, oba zegarki są szwajcarskie. Oba są dobrej jakości, ale po inne sięgają emocje. Ten pierwszy sięgał po emocje, wyraź siebie, pobaw się trochę swoim wyglądem, a tu nie. Ponadczasowy, spokojny, stonowany, tak? Taka elegancja, że tak powiem, od igły. Drodzy Państwo, to teraz popatrzmy sobie na samochody. Kto wsiada do Volvo? Jakbyśmy sobie go wyobrazili, tą naszą grupę docelową, taką przeciętną. Bezpieczeństwo, taka stabilność, tak? Trwałość, tutaj Pani mówi rodzina, tak? Czyli jeśli rodzina, to być może troszkę osoba w średnim wieku lub wyżej, ale na pewno... Ale na pewno stabilność, tak? No bo zobaczcie, że rodzina to jest osoba stabilna. Bezpieczeństwo to jest też coś, co charakteryzuje osobę stabilną w jakiś sposób, tak? Taką ułożoną. Zdarzyło mi się spotkać stoisko Volvo na targach budowlanych. I można by sobie powiedzieć, no hola, hola, jakaś pomyłka. Ale właśnie dobrze, bo tam ta grupa docelowa bywa. Co więcej, jak tam jest ta grupa docelowa, a ona tam pojedzie, bo tam robi interesy swoje,
i nagle zobaczy jedyne stoisko samochodu, to z dużo większą uwagą tam pójdzie, niż gdyby to były targi samochodowe. I pieniążki tam się kręcą, i większość to prezesy, a prezesy na targi akurat jeżdżą, bo to jest często jedyny moment w roku, kiedy oni, że tak powiem, schodzą w dół i zaczynają mieć kontakt z ludźmi. Zobaczcie, że te samochody technicznie być może są bardzo do siebie podobne, ale w koncepcji marki są inne. Volvo mówi bezpieczeństwo, prestiż, jakość, a BMW mówi tak, szybkość, prestiż, tak? Zupełnie inne potrzeby. I dlatego, drodzy Państwo, tak jest, że BMW ma najgorsze wyniki w tak zwanej kulturze jazdy w całej Unii Europejskiej, kiedy się bada te osoby, tak? No ale jak ktoś sięga po samochód, który o sobie mówi jako taki szybki, prędki osiągi, no to nie po to, żeby się tam 40 pyr do pracy, prawda, przemieszać, tylko on musi poczuć tą moc pod stopą. Także, drodzy Państwo, tutaj jeszcze mówiliśmy w Polsce i rzeczywiście to jest taki problem, który BMW dopiero niedawno dostrzegło, że nie budując marki w Europie Środkowo-Wschodniej pozwoliło, żeby marka zbudowała się sama. A ona się zbudowała, jak się zbudowała. Tak? Mafia, dresiarze, ludzie półświatka zaczęli tym jeździć i teraz trzeba odkręcać tą markę. Nie wiem, czy Państwo zaobserwowali, że BMW zaczyna pokazywać nam reklamy o tym, że to jest rodzinne też samochód, że to jest taka limuzyna do pracy, prawda? Ale nie będzie łatwo. I bardzo bym chciała, żebyście Państwo też, jako jedna z tych rzeczy, które dzisiaj stąd wyniesiecie, wynieśli też tę myśl, że marka się buduje, czy tego chcecie, czy nie, sama od pierwszego momentu Waszego kontaktu z rynkiem. I nie wolno tego zaniedbać. A zdarzają się klienci, ja głównie mam klientów MŚP, takim, którym doradzam z zakresów marketingu, którzy mówią, Pani Aldono, my tam z marką chętnie, ale tak za 2 lata, jak będzie budżet. Ja mówię, nie, już dzisiaj robicie rzeczy związane z marką. I tylko się zastanówcie, jaką tą markę chcecie zbudować, bo jeśli tego nie zrobicie, nie będziecie tego kontrolować, to ona się zbuduje sama, a potem będziecie musieli za dużo większe pieniądze odkręcać tę markę. Więc, drodzy Państwo, my musimy być świadomi, jaką wizję marki budujemy w głowach naszych klientów. Czy gdybyście dzisiaj poprosili Waszych pracowników i Waszych klientów, słuchajcie, napiszcie nam 3 przymiotniki, z jakimi kojarzy Wam się moja firma, to czy byłyby to te same przymiotniki? Bo jeśli nie, to naprawdę jest problem. Tak jak Volvo, wszędzie się kojarzy z bezpieczeństwem. To nie jest tak, że Państwo wszyscy wypróbowali Volvo jak jedni i stwierdziliście tak po prostu, prawda, subiektywnie, po wszystkich działaniach, że rzeczywiście Volvo bezpieczeństwo. Myśmy to uwierzyli, bo oni na stronie internetowej, na targach, w ulotce, w kontakcie w salonie zawsze nam o tym bezpieczeństwie mówią. I my ulegliśmy tej obietnicy marki. Stworzono bardzo jasną, taką spójną koncepcję marki. Bo, drodzy Państwo, dużo się mówi, że się buduje legendę marki. I nawet firmy małe próbują sięgnąć do tych emocji, które na przykład sprawiły, że ta firma pojawiła się na rynku, żeby zbudować legendę. Bo my legendę kupujemy po prostu z kopytami, tak? Zjadamy ją w całości. 2 chłopaków gdzieś w garażu, wiedzieli, że mają świetny produkt, naprawdę, nikt w nich nie wierzył, ale oni wierzyli, brnęli, mamy Google, nie? Czy tam ktoś kiedyś tworzył lody, nie było łatwo, ale się zawziął i zawsze stawiał na jakość. I teraz mamy na przykład Grycana, prawda? My po prostu w to wierzymy i chcemy kupować takie marki, które coś znaczą. A wiecie, co mi się wydaje? Że im bardziej nasze społeczeństwo jest odarte z relacji, bo jesteśmy społeczeństwem, gdzie relacje się gubią, prawda? Gdzie nasze życie rodzinne, towarzyskie się gubi. Tym bardziej będziemy chyba szukać tych emocji gdzie indziej. I nam się będzie wydawać, że jak my będziemy lojalnym konsumentem jakiejś firmy, wstąpimy do jej klubiku, to tam będzie ta prawda, te emocje, tak? Świetnie na emocjach zbudowała się marka Crocs. Znacie Państwo takie plastikowe buty z dziurkami? Tak, panowie jeździli na ryby, tam im nogi mokły, przeciekały, sobie pomyśleli, Boże, jakby było dobrze mieć takie buty, które gdzieś po prostu takich zwykłych gości jak nas jakoś tam, nie wiem, nam pomogą. No i stworzyli markę, prawda, zaczęli tak od sobie mówić i działają. Jest firma, niestety nie przypomnę sobie chyba teraz nazwy, która postanowiła robić espadrylę. No espadryle nie jest to szał jakiś szczególny jakościowy, ale oni wprowadzili taki wątek na rynek. Słuchaj, kupujesz espadrylę, w tej cenie druga para takich samych espadryli idzie do Meksyku, do biednych krajów świata i tam dzieciaki nie chodzą. To są ich pierwsze buty, słuchaj, kupujesz dzieciom pierwsze buty. No to jakie emocje? Ja podejrzewam, że większość ludzi kupuje espadryle i w ogóle w nich nie chodzi, tak? Bo kupuje dzieciom buty w ten sposób. Więc, drodzy Państwo, im większe emocje tu, tym większe przywiązanie gdzieś tam.
I niestety marki się nie zbuduje na technologii. A często tak jest, że my mówimy, słuchaj, to jest naprawdę bardzo dobry produkt. Zobacz, tu mamy takie złączki, tu mamy takie śrubki, świetnie się to dotyka. I mówimy, naprawdę świetnie, świetnie, ale coś mnie to ciągle nie dotyka, nie bawi mnie to, prawda? Ktoś z Was mówił o koniach mechanicznych, o klockach hamulcowych? Nie. Mówiliśmy o emocjach, bo bezpieczeństwo, prestiż, luksus to są emocje. Więc drodzy Państwo, jak będziecie mieli czas, wróćcie do swoich firm, zróbcie sobie taki teścik. Zobaczycie, co Wam z tego testu wyjdzie. Może wyjść, że faktycznie gdzieś ten wizerunek, nawet nie jesteście świadomi, jest poukładany. Ja taki test zrobiłam u siebie, to znaczy wysłałam swoim klientom taką ankietę, porozmawiałam w wywiadach. Co się dzieje, że Państwo do mnie wracają? I wiecie, co często padało? Słowo poukładany. Byłam w szoku, bo zazwyczaj no, nie myślałam o tym w ten sposób, ale ludzie mówili, Pani tak poukłada tą wiedzę. Nie wiem, jak Pani wchodzi do firmy, to potem te procesy są takie poukładane. I sobie myślę, może to jest jakaś moja nieuświadomiona wartość, jakaś taka cecha, która dla mnie jest standardem. Mi się wydaje, Boże, chyba wszyscy tak działają, a dla firm okazuje się, że to jest coś ważnego. Także myślę, że taka ankieta wiele Wam powie. Po pierwsze, czy wizerunek jest spójny, czy nie, a po drugie, może natkniecie się na te perły, których nie jesteście świadomi. Drodzy Państwo, czasem wizerunek się sam zbuduje. Tutaj mówiliśmy, tak, że to taka przykrość, ale nie zawsze jest to przykrość i też trzeba to umieć ocenić. Taki moment na rynku kiedyś przypadł w udziale firmie, która produkowała Volkswageny garbusy. One zostały wprowadzone na rynek jako taki porządny produkt dla rodziny. No a tu słuchajcie, tak, studenci, hipisi, no w ogóle straszne osoby zaczęły jeździć tymi samochodami. I przez lata ci z zarządu Volkswagena mówili, nie, ludzie, uspokójcie się, to jest naprawdę bardzo porządny samochód. To dla rodziny myśmy tak wymyślili, no przestańcie się tam tym tak dobrze bawić, nie? Aż w końcu ktoś sobie zdał sprawę, że to właśnie fajnie, że ta marka tak się zbudowała, że stało się z tego auto kultowe. Auto dla ludzi wesołych, którzy wyrażają coś o sobie, jeżdżąc tym autem, że ja jestem zdystansowany, ja lubię życie i do dzisiaj te samochody jeszcze gdzieś jeżdżą i ludzie je sobie malują, coś o sobie mówią, tak, sięgając po taki produkt. Więc czasem to zejście marki w inną stronę może nam pokazać jeszcze fajne obszary do zagospodarowania, fajne emocje, ale oczywiście musimy wiedzieć, po pierwsze, jak nas ludzie kojarzą, po drugie, czy nam to sprzyja i co zrobić, żeby ten wizerunek cały czas kontrolować. No jeszcze taka może jedna rzecz, drodzy Państwo, uda nam się zbudować ten wizerunek fajnie, zainwestowaliśmy, są materiały, prawda, nigdy nie można spocząć na laurach. Czyli to jest proces strategiczny. Tak jakbyście Państwo chcieli zarządzać jakością w firmach, to nie może być tak, że Wy sobie zarządzacie jakością na przykład w listopadzie co roku, prawda? Bo to by się rozminęło z celem. Musicie cały czas na bieżąco patrzeć, co to znaczy jakość, czy jesteśmy na dobrej drodze, co powinniśmy zrobić, żeby poprawić obecną sytuację. Tak samo z marką. Dokąd idziemy, gdzie jesteśmy, co musimy zrobić, żeby poprawić obecny stan. I tutaj niestety czasy są takie, że zawsze gonimy jeszcze rynek, bo zobaczcie Państwo, co się dzieje. Na rynku co chwilę powstają jakieś nowe narzędzia marketingowe, jakieś nowe potrzeby wśród naszych klientów i my musimy cały czas sobie zadawać pytanie, czy gdzieś jeszcze nie powinniśmy z tą marką coś zrobić, żeby ona nie poszła w złym kierunku albo żeby się po prostu nie zastała. Starzenie się marek to też jest wielki problem, to Państwo pewnie widzą na rynku, co się dzieje, prawda, jak się marka zestarzeje. Old Spice. Trzeba było sięgnąć po głupią reklamę, żeby się odświeżyło. Świetnym, fenomenalnym moim zdaniem posunięciem było sięgnięcie po Szymona Majewskiego do banku PKO BP. Bank PKO BP się kojarzył z dziadkami i z wsią. I stwierdzono, no tak, słuchajcie, wkrótce nam klientela wymrze, co będziemy robić na rynku. Więc mocnym akcentem podjęto próbę wprowadzenia tej marki do głów młodych ludzi jako opcji. I wiecie, że po tych pierwszych reklamach z Szymonem Majewskim w ciągu 6 miesięcy 3 miliony młodych Polaków zwróciło się do banku z prośbą o ofertę. Teraz na obecnej edycji jest osoba menadżer PKO BP, więc potwierdziłam te dane. Rzeczywiście 3 miliony młodych ludzi podjęło taką decyzję. Ja może pomyślę o tej ofercie PKO BP, bo może być ciekawa. Wcześniej w ogóle nawet by tam szerokim łukiem było mijali prawdopodobnie te placówki, tak? Bo to nie był bank dla nich. Także drodzy Państwo, też marka w czasie też traci, też się starzeje, też musimy się zastanowić, czy ciągle jesteśmy w dobrym miejscu. Osobowość marki, tak? To jest właśnie to. Te 2-3 cechy, mówi się nie więcej niż 3.
dobre skojarzenia, które wywołuje nasza marka. I też te dwie, trzy cechy, które kupujemy sobie, kupując daną markę. Ach, jak ja wyjdę w tych butach z czerwoną podeszwą, to będę jaka? Nie wiem, nowoczesna, luksusowa, bogata. Jak mnie będą kojarzyć, tak? Także, drodzy Państwo, nie budujcie osobowości marki na większej liczbie cech. Często w naszych folderach tak jest. Jesteśmy i wylistowanie 50 rzeczy, jacy to my jesteśmy. Czy klient to zapamięta? Szanse niewielkie. Zawsze muszą być te dwie, trzy cechy, te same wszędzie podkreślone, a cała reszta jako argumenty potwierdzające, że te dwie, trzy cechy rzeczywiście w sobie mamy. Jeszcze troszkę o błędach. Jak wiemy, jaką markę chcemy zbudować, to dostrzegamy okazje rynkowe. I dla mnie największym błędem jest to, że właśnie ludzie nie wykorzystują okazji. Świetnym przykładem parę lat temu było w czasie Mam Talent, oglądacie Państwo czasem taki show? Był taki pan z Filipin, który wspaniale śpiewał. Miał głos i operowy, jak chciał, i jazzowy, i jakiś tam, nie wiem, taki blues, no po prostu genialny. No i doszedł do finału, pan dziennikarz go pyta, co pan zrobi z tą kasą, jeśli pan wygra? A on mówi tak, ja mam takie marzenie, jak wygram, mam żonę Polkę, mamy dziecko, ale nigdy nas nie było stać, żeby pojechać na te Filipiny i tam przedstawić moją rodzinę, żonie i dziecku. Więc ja mam takie marzenie, że się w końcu rodzina pozna. No ale niestety pan zdobył tylko drugie miejsce, więc pieniędzy nie dostał. I wówczas na scenę wchodzi przedstawiciel jakiejś linii lotniczych czy biura podróży i mówi tak, my tej rodzinie to zasponsorujemy. Niechże się spotkają, niech się uściskają, to mamusia, to dzieciątko, to babunie, prawda, to wszyscy, po prostu emocje olbrzymie. 4 miliony zapłakanych ludzi przed telewizorami. Wszyscy wdzięczni dozgonnie temu biuru podróży, które wydało niewielkie pieniądze, może nawet jak zapłaciło TVN-owi, to też nie była zwykła reklama, nie? To były gorące emocje, że tak powiem, prawie że Caritas, łączymy rodziny. Także, drodzy Państwo, dostrzegamy okazję. I myślę sobie, że jak wiemy, jesteśmy w Volvo i wiemy, że naszą ideą fix jest bezpieczeństwo, to myślimy sobie tak, trzeba zrobić jakieś działania społeczne. To może wzmacniamy bezpieczeństwo dzieci na drogach, rozdajemy odblaski, sponsorujemy przejścia dla pieszych w jakichś miejscach, gdzie ich nie ma, niż na przykład karmimy pandy, czy tam, nie wiem, robimy lodowiska w Afryce, bo to się mniej kojarzy z bezpieczeństwem, tak? Czyli sięgamy po te rzeczy, które wzmacniają nasz wizerunek. Także, drodzy Państwo, często jest tak, że po wizerunek my sięgamy, bo musimy. Każą nam napisać jakiś plan marketingowy, nagle pojawia się agencja reklamowa, jakiś brief kreatywny trzeba wymyślić, o to wymyślamy i zaczyna się życzeniowość. I o tej życzeniowości też bym chciała, żebyście Państwo pamiętali, że my wizerunku nie możemy zbudować na cechach, których nie mamy. Tak? Czyli to fajnie byłoby być naprawdę najbezpieczniejszym samochodem świata, ale jeśli jesteśmy producentem tam, nie wiem, Zaporożca, to nie sięgajmy po ten wizerunek, tylko pomyślmy, co faktycznie nas charakteryzuje, dlaczego niektórzy nas kupowali i jak wzmocnić te cechy. Także w tym musi być prawda. Ja tu jeszcze może wrzucę Państwu taką jedną rzecz do wygooglowania. Otóż okazuje się, że wiele firm buduje swój wizerunek w oparciu o archetypy Junga, czyli nasz tak znany psychiatra, psychoanalityk Carl Jung gdzieś tam kiedyś stwierdził, że krążą takie archetypy, jest ich kilkanaście, archetypów osobowości i okazuje się, że wiele marek się w tych archetypach bardzo dobrze odnajduje. Na przykład BMW wpisuje się w archetyp wojownika, bezwzględny, szybki, działa, nie pozostaje w miejscu. Lego w archetyp mędrca, wiedza, uczy, rozwija innych. Także okazuje się, drodzy Państwo, że jak sobie tak poczytamy, to może nas jeszcze tutaj gdzieś ta metodologia w jakiś sposób ukierunkuje, gdzie my się faktycznie na tym rynku odnajdujemy. Jedni sięgają po fun, tak jak to robi na przykład Danio ze swoim głodem, tak? Zabawa i to jest tak zwany błazen. A inni właśnie po takie konkrety, jak na przykład Matka Ziemia, wiele firm kosmetycznych po to sięga, czyli taka stabilność, pewność, ekologia. Także, drodzy Państwo, dużo ciekawych rzeczy o marce się mówi i tę jedną też Państwu wrzucę, żebyście nie mieli tak łatwo i mieli co poczytać. Jakie dylematy przed nami, kiedy budujemy markę? Zaraz będą Państwo również budować markę dla wymyślonej pewnej instytucji. Po pierwsze, czy nasza marka będzie marką też tego, co sprzedajemy? Często tak jest. Tak właśnie robi na przykład Philips. Cokolwiek byśmy nie kupowali z Philipsa, to jest to zawsze Philips.
Czyli co? Wprowadzam na rynek telefon, ludzie mnie znają z innych produktów, zaufają, nie? Zazwyczaj jest to tańszy też marketing, bo ta marka się gdzieś tam na kolejnych rzeczach jakby już odnajduje, tak? Nie trzeba w nią tyle pompować. No ale są wady, nie? A co będzie, jak nam się tutaj zacznie psuć? Strzeliliśmy jakąś gafę w jakości, ludzie nas masowo reklamują. Czy ten produkt nie ucierpi? Może ucierpieć, tak? Teraz jest na przykład taka, słyszeliście Państwo, największa w historii akcja kontroli samochodów pewnej japońskiej marki, gdzie wybuchały poduszki powietrzne, nawet zabijając ludzi. Przez to, że te fragmenty plastiku wbijały się osobom gdzieś tam w tętnicę. Znaczy japońska marka jest tego, tej poduszka, tak? Natomiast rzeczywiście ona jest w kilku markach, ale jedna chyba tam jest wiodąca, tak jak pamiętam na rynku europejskim. No więc rzeczywiście ciężko potem będzie odnaleźć to zaufanie w innych produktach, chociażby był w innej technologii robione, prawda? I mocno zabezpieczone. Choć firmy też takie rzeczy potrafią ograć na swoją korzyść i tak Lego zrobiło. Był taki moment trudny na rynku, kiedy Lego Duplo zauważyło, że niemowlaki dławią się taką pszczółką. To jest taki duży klocek żółty Duplo i mimo, że spełniał wszystkie kryteria, miał dopuszczenia wszelkie możliwe, dzieci wsadzały do buzi i się dławiły, więc Duplo ściągnęło produkt z rynku. W ciągu kilku dni była akcja mailingowa do tych rodziców, akcja telewizyjna, wyszli przedstawiciele, że tak powiem, w teren, żeby ściągnąć produkt. Ja sama osobiście też uczestniczyłam w takiej akcji, kiedy pracowałam dla firm farmaceutycznych. Pewien produkt kardiologiczny na rynku powodował zgony. Okazało się, że w ciągu kilku tygodni od wprowadzenia 6 czy 7 osób zmarło i wieczorem czy po południu... Tak, zdrowe serce, ale co innego nawaliło. Po południu jednego dnia przyszła do nas ta spanikowana firma farmaceutyczna, powiedziała, że jest taki problem i myśmy przez całą noc produkowali listy mailingowe do farmaceutów i lekarzy i następnego dnia, też pocztę obudziliśmy, oczywiście tam setki osób pakowały te listy, wysyłały. Następnego dnia w skrzynkach była ta informacja. Wycofujemy produkt, skontaktuj się ze swoimi pacjentami, którym przepisywałaś ten lek, bo szkodzi. Więc drodzy Państwo, akcja była olbrzymia, firma na tym nie utraciła, przez to, że zachowała się bardzo w porządku, zareagowała najlepiej jak mogła. Więc te sytuacje trudne też mogą się obrócić nam na korzyść. Notabene kiedyś robiono badania, ile ludzi składając reklamacje nie chce już współpracować z firmą. Wiecie, ile to jest osób? Jaki procent? 5% osób, które idą z reklamacją, mówi, ja już tam więcej nie wrócę. Reszta patrzy, jak zostanie reklamacja zrealizowana. I część z nich zostaje stałymi klientami. Czyli my zakładamy, że mogą być błędy. Słucham? Tak, że na proces. Pochylono się nade mną, dostrzeżono mój problem, zareagowano, tak? I ja to rozumiem. Więc dużo firm zostaje potem... Ma lojalną grupę klientów dzięki właśnie tej reklamacji. Taka fajna reklamacja, którą kiedyś klient mi się jeden pożalił, mówi, co mam zrobić? Sprzedałem tort, następnego dnia przyszedł pan, powiedział, że tort był z świeżej śmietany, ale wszystko zostało zjedzone, więc nie może zareklamować, prawda? Znaczy nie ma co pokazać, no jak zareagować na taką prośbę, więc są takie trudne. Zobaczcie, że są też inne na rynku działania i na przykład firma Master Foods, a dziś Mars, kryje się za swoimi produktami. Czyli tak naprawdę my kupujemy różne produkty tej firmy i nawet nie wiemy, że to jest ta sama firma. I tak sobie myślimy, prawda, a denerwuje mnie Czapi, podpadli mi, kupię Pedigree, a co, odegram się, nie? A to jest ten sam producent i tak naprawdę ciągle ta sama kieszeń, natomiast my mamy ułudę, że jesteśmy tutaj jakoś jako konsumenci zdolni do manipulowania tym, komu damy zarobić, a komu nie. Więc oni mają i Czapi, i Pedigree, i Frolic, i jeszcze kilka podrzędnych marek i tak naprawdę jak się zobaczy tą taką... analizę etykiet, to okazuje się, że większość kluczowych marek świata to jest w rękach 12-13 korporacji. Także, drodzy Państwo, często tak bywa, natomiast wiele firm się kryje. To jest strategia kosztowna, bo każdy z produktów trzeba osobno jako markę na rynku wypromować, ale z drugiej strony, po pierwsze właśnie złudzenie konkurencji, po drugie ten się zepsuje, to z tamtym ludzie nie kojarzą, nie będzie źle. Po trzecie, często jest też tak, że pewne produkty zjadłyby się nawzajem, prawda? No bo jakbyśmy się czuli idąc po batona czekoladowego, gdybyśmy wiedzieli, że ta sama marka to też batony dla psów.
nie byłoby nam dobrze z tą, prawdopodobnie z tą wiedzą, więc uspokójmy klienta, niech myśli, że to jest coś osobnego. Albo mamy markę luksusową i mamy markę bardzo słabej jakości, ale cenowo atrakcyjną. No, te grupy nie czułyby się dobrze pod jedną marką, nie? Więc zróbmy osobne produkty, niech się tam dobrze, że tak powiem, komfortowo czują w swoich małych środowiskach. Mówiliśmy sobie o pojemności marki. Znacie Państwo takie marki, które sprzedają zupełnie niezwiązane ze sobą rzeczy pod jedną marką? Chibo. Świetnie, nie? Zobaczcie, jakie to takie były małe kółeczka. Najpierw kawka, potem akcesoria do kawki, potem rzeczy związane ze stołem. Może jeszcze talerzyki, jakieś tam filżanki i tak dalej, prawda? Potem może obrusy, no a jak obrusy to poduszki, a jak poduszki to cały dom, a teraz mamy ogród i jeszcze sport. Tak? Czyli środek ciężkości mówił miłe gospodarstwo domowe. Dom, w którym chce się być. A teraz coraz więcej tu się rzeczy dzieje. Stworzył się też taki fajny klubik, ludzie lubią chodzić do tego sklepu, tam pachnie kawą, prawda? Dostajemy jakieś ulotki, dostajemy jakąś kartę, która nas do czegoś uprawnia, więc fajnie nam się tam bywa. I wiecie co Państwo, i to jest fajny przykład na to, jak sobie radzą gracze na rynku, którzy postanowili konkurować ceną. Ponieważ oni konkurują ceną w tych podstawowych produktach, ale co jakiś czas wprowadzają na rynek produkty, które są w miarę unikalne, gdzie sobie są w stanie marżą troszeczkę popracować, tak? Lidl zresztą jest fajnym też przykładem firmy, która już odeszła od polityki cenowej. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, oni kiedyś mówili, Lidl jest tani, a teraz jakie mają hasło? Mądry wybór. Czyli co? Już my nie chcemy być najtańsi, tak? Bo to jest polityka, która nas i wszystkich tak naprawdę w dłuższej perspektywie wykańcza, więc oni pokazują, my dalej mamy fajne ceny w stosunku do tego, co sprzedajemy, ale już nie mamy najfajniejszych, najniższych, prawda? Bo być może no, firma odczuła skutki tej kosztownej polityki, jaką jest właśnie konkurowanie ceną. Albo chcą nas do tego przekonać, prawda? Też pytanie, zobaczcie, ale to wiecie Państwo, bo tak marketing to tak jak im dalej w las, tym więcej drzew. Jakbyśmy sobie tu rzucili temat, co to jest jakość, nie? I kto z Państwa jest w stanie sprawdzić tą jakość? Jakie są parametry? Może się okazać, że my nie wiemy, co jest jakością, mamy inne wyobrażenia. Oczywiście. Zależy, jaki jest konsument. Jedni są świadomi, na co patrzeć, inni patrzą na co innego. To ja na tych zajęciach już potem zarządzania marketingowego podnoszę taki temat jak jakość, bo to jest fajna zabawa naprawdę. Co człowiek rozumie przez jakość, a co rozumie na przykład firma, a co konsument. Tutaj takim przykładem, którym się posługuję, to może też pozwolę sobie, bo on fajnie pokazuje właśnie ten język korzyści. Państwo idą sobie do laboratorium laryngologicznego, bo musicie zoperować przegrodę nosową, wybieracie najlepszy na rynku laboratorium prywatne i ktoś mówi, no i bardzo dobrze, i to jest bardzo dobre posunięcie, bo u nas jest świetny sprzęt, mamy doskonały odciągacz krwi, mamy takie dłuto, które w 30 sekund rozłupuje nam tutaj przegrodę nosową. Drodzy Państwo, kiedyś tak naprawdę no, to całe sprzątanie po tym procesie to było z pół godziny. Teraz mamy tak mały upływ krwi i tych różnych tam ubytków, że 10 minut wszystko jest posprzątane, prawda? I czy on dobrze mówi? No dobrze mówi, to jest jakość, słuchajcie, ale w jego oczach to jest jakość, tak? Natomiast dla nas to jest masakra. I trzeba powiedzieć, mamy świetne dłuta, drogi Panie, bo dzięki temu bezboleśnie cały proces przebiega, a potem się szybciutko goi. Mamy takie tutaj narzędzia związane z upływem krwi, że dużo mniej krwi pan... No, może nawet trzeba by było narzędzie nazwać, tak? Mniej upływu krwi, szybciej pan wraca do siebie, tylko jeden dzień hospitalizacji, nie jest pan spuchnięty. To są nasze zalety, prawda? Nasze korzyści, więc mamy jakość, ale z dwóch stron. Także drodzy Państwo, to też kolejny taki kamyczek do zastanowienia się. Jak mówimy o jakości, to mówmy o jakości tak, jakby chciał tego słuchać klient, albo nauczmy go, jak on ma rozumieć jakość. Bo często jest tak, że wy macie coś niesamowitego w waszej ofercie, ale klient tego nie rozumie i trzeba go nauczyć, żeby to zrozumiał i żeby tym kryterium porównywał też konkurencję. I on będzie sobie myślał, nie, ja tu wiem, że jak patrzę na buty, to powinienem patrzeć jeszcze na membranę i będę patrzył, co robią inni, tak, żeby zrobić dobry wybór. Także możemy też klienta uczyć. Zobaczcie Państwo, że Adidas świetnie sobie naciągnął tą koderkę marki na różne produkty. Kiedyś producent obuwia, teraz producent różnych rzeczy dla ludzi sportu. Prawda? Przepozycjonowali się troszeczkę, czyli przestali o sobie myśleć w kategorii producent butów, a zaczęli myśleć firma, która adresuje produkty do ludzi, którzy lubią sport. A jeśli tak o sobie mówimy, to to może być wszystko. Co by tu jeszcze można było wrzucić im pod tą markę? Co jeszcze?
sprzęty, suplementy, woda, jakieś, nie wiem, wyjazdy sportowe, prawda? Ośrodki sportowe. No bo jak ludzie sportu są naszym tutaj kluczem do sukcesu, to tak naprawdę dla nich można wiele rzeczy zaprojektować, wypromować, a oni ciągle będą nam ufać, bo będą mówili tak, oni nas rozumieją, wiedzą, jak to jest być człowiekiem sportu, chcemy kupować ich produkty. Notabene jest to też fajny przykład na to, że rynek się zmienia. Kiedyś rynek, mówiło się, jest rynkiem produktu. Wymyślamy produkt, wymyślamy, a co by mu dołożyć, a co by mu dokleić, a potem myślimy, a komu by to sprzedać. A teraz rynek przechodzi na rynek odbiorcy. Ja wiem, komu chcę sprzedawać. Wiem, kto mnie interesuje na tym rynku, bo to jest ciekawa grupa, ma pieniądze, rozwija się i posłucham go troszeczkę, co on by tam jeszcze chciał. Jakiego rodzaju produktów i usług? Co byśmy musieli mu dolepić, żeby był zadowolony, tak, do tego produktu? I powstają unikaty i powstaje relacja. Czyli klient, który sobie myśli, ci to dopiero mnie rozumieją, ja tego produktu nie znalazłbym nigdzie indziej. Tak? Bo to jest właśnie firma, która mnie chce słuchać. Także drodzy Państwo, bardzo też ważny sygnał, żeby popatrzeć, co się dzieje na tym rynku. Przechodzi się od produktu do klienta. Jest to tańszy marketing, efektywniejszy i tu powstaje bardzo dużo innowacji dzięki temu. Bo klient tam mówi, a ja bym jeszcze chciał, a my myślimy, a nie pomyśleliśmy o tym, co by tu może było w takim razie zrobić, żeby ten klient był zadowolony. No dobrze, drodzy Państwo, to lećmy dalej. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć o potrzebach. Będą Państwo poznawać na zajęciach hierarchię potrzeb. Natomiast, drodzy Państwo, warto się zastanowić, jakie są te potrzeby naszego klienta. On ma wiele różnych typów potrzeb. Często ma potrzeby, o których nie powie, albo nie jest ich świadomy, a warto do nich dotrzeć. Takim przykładem firmy, która bardzo fajnie sobie poradziła z tymi potrzebami, jest Harley, prawda? Bo on nie mówi o sobie, no jesteśmy fajnym takim środkiem do przemieszczania się, prawda? Naprawdę wygodny, sympatyczny, nie wiem, mało spala, dużo spala, różne to są parametry. Ale gdyby on się zatrzymał na tym poziomie technicznym, kup Harley'a, będziesz szybciej w pracy, to by nie było tego efektu rynkowego. Ale on poszedł dalej, pokazał, że słuchaj, bycie Harley'owcem od razu jest rozpoznawalne. Mamy taką estetykę, że będziesz jeden na milion, tak? Ludzie od razu będą widzieli Harley'owiec. Po logo, po ubiorze, po kształcie motocykla, a teraz to logo nalepiane na inne produkty świetnie się sprzedaje, nawet dla ludzi, którzy w ogóle Harley'a nie mają i nigdy nie będą mieć, ale kubek z Harley'em fajnie komuś dać. No i jeszcze dalej poszli i to jest właśnie ten kwintesencja sukcesu i pokazuje się Harley jako taki przykład dla marketingowców, żeby wiedzieli, gdzie mają dążyć, czyli styl życia i przynależność do grupy. No właśnie, słuchajcie, kto, bardzo proszę zakasać rękawy, kto z Państwa sobie wytatuował logo jakiegoś producenta, prawda? Całym sobą krzyczą, ja jestem Harley'owcem, bo to coś znaczy. To nie oznacza, że ja mam motor w garażu, to oznacza, że mam pewien styl życia. Jestem wolny, niezależny, robię co chcę, mam swoją grupę, w której przebywam, tak, z którą się spotykam, to znaczy bycie Harley'owcem. I nie ma dużo takich przykładów na rynku. Ponoć Nowojorczycy zaczęli sobie tatuować Nowy Jork, bo to też dla nas coś znaczy. Być może seks w wielkim mieście jeszcze nas mocno tutaj ukierunkował, tak, że to jest pewien rodzaj stylu życia. Ale tak naprawdę nie ma innych przykładów. Może Apple troszeczkę, jest biżuteria, jest tam nalepka na samochód, ale to jest początek. Tu już mamy do zaobserwowania fajnie zrobiony finał. Ludzi, którzy są dozgonnie przywiązani do produktu i im nawet w głowie nie zaświta, że może być co innego, inny produkt. 24 godziny na tak, aczkolwiek drodzy Państwo, tak jak z każdą emocją, to też tu Państwa przestrzegę, jeśli nasza relacja z rynkiem jest zbudowana o emocje, to jest jak z każdymi emocjami, bardzo gorące. Czyli jeśli zawiedziemy naszego klienta, jeśli sprawimy, że on nam przestanie ufać, to on te wielkie emocje kieruje przeciwko nam. Będzie chciał zrobić wszystko, żeby nam dowalić, tak? Żeby nam naprawdę było źle, bośmy go zawiedli. To jest tak jak z relacją z ludźmi. Jak nas, nie wiem, sąsiad z 6 pięter niżej obrazi, to sobie pomyślimy, a pff, cóż tam. Ale jeśli nas obrazi przyjaciółka, to od razu inne emocje czujemy, prawda? Także drodzy Państwo, też przed tym przestrzegam. Jak chcemy budować silną relację z klientami, to my się musimy bardzo pilnować, żeby ich nie zawieść. I okazuje się, że największym naszym błędem jest właśnie utrata zaufania, a nie, błędy produktowe. Produkt jest dalej bardzo fajny i naprawdę jakość jest świetna, ale człowiek nas zawiódł. Miał zadzwonić, nie zadzwonił. Miał coś dla nas zrobić, nie zrobił.
prawda? Zapomniał nas zaprosić na event i to jest dla nas ten dowód na to, że gdzieś ta emocja uległa jakiemuś takiemu zachwianiu. Jest jeszcze dodatkowo przyzwolenie społeczne do tego, że my już nie chcemy rzeczy trwałych, chcemy rzeczy nowe. I tak naprawdę wielu z nas woli często zmieniać produkty. One się stały też przedmiotem mody, jakiegoś designu, prawda? Dobudowuje się do nich dodatkowe wartości i my już tak naprawdę nawet nie życzymy sobie, żeby produkt był zbyt trwały. Ja się spotkałam parę razy z taką informacją, po co mi skórzana torebka, będę się z nią musiała męczyć ileś lat, prawda? Nokia zrobiła zbyt trwały telefon. Okazało się, że klienci wcale nie chcieli mieć trwałego telefonu. Chcieli mieć nowsze, lepsze, co chwilę. Nawet jeśli nie korzystają z tych funkcji, to fajnie jest mieć nowszy, nie? Więc zobaczcie, że my... Jest taka polityka, no, brzydka, celowe postarzanie produktu. Że się wrzuca do produktu taki element, zazwyczaj jakiś programator, który sprawi, że pralka pracuje dwa lata i 3 miesiące. Dokładnie, żeby była po gwarancji. I ludzie się jakoś na to zgadzają. To jest trochę taka patafia, jak nie wiem, czy Państwo czytali taką książkę polską, a w patafii nie bardzo właśnie, która polega na tym, żeby robić dużo rzeczy słabej jakości, ale żeby się biznes kręcił. I prawda, no tak naprawdę wszyscy będziemy zadowoleni, jeśli inni będą szybciej kupować. Jest na to taka zgoda, że się ma psuć, mamy sięgać po nowym. Ale no wyobraźcie sobie, że idziecie sobie kupić piżamę i możecie kupić za większe pieniądze piżamę, która do końca życia Wam starczy. Naprawdę, nie spierze się, nie rozciągnie, do końca życia będziecie mieli tą piżamę. Kto z nas za nią zapłaci, słuchajcie? To nie. Czy nas psychicznie na to stać, nie? Żeby kupić sobie produkt do końca życia? Oczywiście, ale i tak czujemy, że fajnie by było, żeby jednak po jakimś czasie móc sobie kupić nową, prawda? Także drodzy Państwo, tutaj właśnie no jest tej psychologii trochę. Niestety interesy są różne, to tak jak z leczeniem, tak? Czy firma farmaceutyczna ma nas wyleczyć? Ona ma nas leczyć. Ale no bez sensu byłoby nas kompletnie wyleczyć, tak? To nie miałoby znaczenia. Aczkolwiek fajną rzecz ostatnio spotkałam w książce podróżniczej pani Pawlikowskiej, blondynka w Chinach. Pani poszła tam do lekarza, zachorowała gdzieś na wiosce chińskiej, zachorowała, poszła do ichniejszego takiego specjalisty, felczera i siedzi tam inna jakaś Chinka, kobitka, taka staruszka i nawiązała się jakaś rozmowa i blondynka pyta, co pani do lekarza? No do lekarza. Chora pani? Nie, no zdrowa. Mówi, to po co pani idzie do lekarza? Na co Chinka zdziwiona? Mówi, no jak po co? No ja mu płacę za to, że jestem zdrowa. Prawda? Zupełnie inna relacja. Słuchajcie, fantastyczna, tak? Dlaczego my tak nie myślimy o lekarzach? Ja mu płacę, żeby mnie utrzymywał w dobrym zdrowiu, a nie żeby radził sobie nagle z chorobami, tak? Które gdzieś tam są. Myślę, że to by wtedy też sprawiło, że no, inaczej byśmy spojrzeli na cały ten biznes właśnie medyczny. Słuchajcie, marketing teraz idzie w tą stronę, żeby człowieka zaangażować w rozkodowywanie reklamy. My już jesteśmy zmęczeni taką zwykłą reklamą i jeśli my się zaangażujemy i wymyślimy, to my jesteśmy bystrzy. A słuchajcie, kochamy firmy, które sprawiają, że my jesteśmy bystrzy, prawda? Czyli lubimy firmy, które się z nami w tę grę zabawiły i pokazały nam, że my jesteśmy inteligentni. Więc bardzo często już się sięga po to, żeby klient zrozumiał, do kogo pijemy. Fajnym przykładem była taka reklama telewizyjna chyba sprzed 2 lat, kiedy jakaś osoba stoi pod blokiem i się drze tam, Włodek, wpuść mnie, przepraszam, że cię odradziłem, ubezpieczenie w PZU. A potem pojawiła się reklama innego ubezpieczyciela, gdzie ktoś otwiera okno i mówi, ty mnie nie przepraszaj, ja mam teraz w tej firmie dużo lepsze. Prawda? Więc ludzie domyślili się, do kogo to pije, ale fajna reklama. Więc rzeczywiście, drodzy Państwo, idziemy w stronę takiej inteligencji reklamowej. Aczkolwiek też Państwu tutaj wrzucę, żebyście sobie mogli wygooglować, co innego my mówimy, a co innego robimy. Do badań reklamowych, marketingowych coraz częściej wprzęga się teraz medycynę, więc na przykład powstało takie zjawisko jak neuromarketing, że się podłącza człowieka do takich różnych diod, żeby badać, jak mu mózg pracuje w kontakcie z działaniem promocyjnym. Mamy kamerkę, która dokonuje badania tak zwanego eye trackingowego, czyli patrzymy, co gałka oczna robi w kontakcie z działaniem promocyjnym i to się nakłada na to, co ludź mówi. A ludź mówi zupełnie co innego. I okazuje się, że te reklamy, które większość z nas uważa za banalne, infantylne i wstrętne, mają bardzo dobre wskaźniki, jeżeli chodzi o pracę mózgu. To są reklamy plama, to wezmę proszek, odplamiacz, prawda? Źle się czuję, psiknę sobie do nosa. Ludzie myślą, że już mam dosyć tych reklam. One się świetnie mają.
w badaniach eye trackingowych też okazuje się, że nasze oko patrzy gdzie indziej niż mówimy, że patrzy. I tu Państwu taką podam fajny przykład z konferencji, która niedawno dotyczyła tych badań. Była jakaś tam, jakieś czasopismo, magazyn People chyba, tak jak u nas Viva. Tu była pani Nicole Richie z maleństwem na rączkach. Wiecie, jak u nas wyglądają te czasopisma? Jeden duży obrazek plus kilka małych. Tu była Angelina Jolie, Renée Zellweger i jakichś dwóch przystojniaków. Wyłapywano panie w Nowym Jorku, które są tutaj reprezentantkami tego targetu, dawano im to pismo do ręki, kamerka śledziła, co ich oko robi, a za chwilę padało pytanie, na co pani patrzy. No i słuchajcie, jak padało pytanie, na co pani patrzy, no buzia dziecka, no takie maleństwo słodkie, prawda, co cóżko. Ale niestety wcześniej kamera rejestrowała, na co pani patrzy, a pani patrzyła tak, tyłek Angeliny Jolie, tyłek tejże tutaj pani, biust Angeliny Jolie, biust Renée Zellweger, słuchajcie, same strefy erogenne. Nie na tych panów? Nie, my patrzymy na, że tak powiem, w dekolt innym paniom, ale czy się przyznamy do tego? Nie. Natomiast jak padało pytanie, a na co pani patrzy? Panika w oczach, och, chwała panu, dziecko, prawda? Jest, mogę coś powiedzieć konkretnego. Więc niestety, drodzy Państwo, my naprawdę sami przed sobą jesteśmy bardzo często nieszczerzy i nasi klienci też są przed sobą bardzo często nieszczerzy i może się okazać, że my tu im mówimy naprawdę jakoś, drogi Panie, i mamy fajną obsługę i serwis, ale on ma ciągle jeszcze tam taką emocję, do której nie dotarliśmy i on by chciał jeszcze coś innego i nie wiemy, co to jest i trzeba tego szukać i stąd takie zjawisko się pojawiło jak insight konsumencki, czyli dochodzenie do tej głębi, co tam człowiekowi w duszy gra. I na przykład potem powstaje takie zjawisko, że producent karmy dla kotów Szeba, jak sobie pogrzebał w tym targecie, to doszedł do wniosku, kurczę, bardzo duża grupa ludzi, którzy mają koty, to wiecie, kto to jest? Samotne kobiety. I ten kot to jest dla nich kto? To nie jest kot, to jest partner życiowy. Więc zrobili taką reklamę, wasza kolacja przy świecach, twój koci mężczyzna i ty. No słuchajcie, jak tak można? I wiecie co? I kobiety stwierdziły, w końcu nas ktoś zrozumiał. I mamy na przykład taką reklamę, jak Ewa Longoria wchodzi do domu 2 lata temu i w zeszłym roku też była ta reklama, wchodzi, rozbiera się, jest elegancka muzyczka, wydaje się, że zaraz wyskoczy facet z szampanem, a tam wyskakuje kot i ona go karmi. Tak? Bo ktoś zauważył, że dla wielu osób w Polsce kot to jest partner życiowy, ktoś, kto na mnie czeka, kto mi zastępuje innego człowieka, może męża, może dziecko, ale na pewno nie jest to zwykły sierściuch. Ja chcę na niego wydawać pieniądze, ja chcę, żeby mu było dobrze, żeby on się czuł w moim domu zrelaksowany, kochany. Tak? I w tych krajach, gdzie jest polityka jednego dziecka, są takie kraje na świecie, azjatyckie, najwięcej jest biznesu właśnie z tego związanego ze zwierzętami. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w Japonii można sobie już i sklonować pieseczka i sobie go wypchać po śmierci, żeby sobie leżał w swoim ulubionym na przykład koszyczku. Tam są urodziny dla piesków, prawda? Wyjazdy wakacyjne dla piesków. Tam jest wszystko dla piesków, bo jak można mieć tylko jedno dziecko, to co z tymi emocjami zrobić? No przelać na pieska. Dobrze, drodzy Państwo, czy już wyczerpaliśmy wszystkie atrybuty marki? Czy może zdarza się jeszcze, że coś Wam mówi, tam jest ta marka? Na przykład wchodzimy do Castoramy i czujemy taki miły zapach francuskich ciasteczek. Co to może być? Fornetti, tak? Często jest tak, że my jeszcze nie wiemy, że są za rogiem, ale już czujemy. Albo włączamy sobie radio, jedziemy do pracy i pada jakiś dźwięk, jakaś muzyczka czy dżingiel i wiemy, jaka będzie reklama. Tak? Bo od lat ten dżingiel gdzieś tam jest. Więc zobaczcie, są różne zmysły i reklama marki sięga po te zmysły. I my często nawet nie wiemy, że ten zapach to nam się kojarzy z tymi, a ten dźwięk z tymi. Nawet teraz się zastanawiają marki, co zrobić, żeby jeszcze zaangażować czucie, dotyk. Żeby człowiek po głaskaniu czegoś mógł się zorientować, że to jest to. Dużo się mówi o marketingu doświadczeń. Nie mów człowiekowi, tylko pozwól mu podoświadczać. Tak IKEA robi, prawda? Niech usiądzie na tej kanapie, niech się przejedzie tym samochodem, niech sobie na tydzień weźmie to urządzenie do domu i podotyka, to on zupełnie inaczej podejdzie do tego, tak? A potem tydzień jesteśmy właścicielem, słuchajcie, oddać potem, jak to przykro, nie? Tak wziąć po prostu i się pozbawić. Więc drodzy Państwo, bardzo dużo atrybutów marek. I to, co jest ważne, to pamiętajcie Państwo, że markę buduje się w dwóch poziomach. Słowny i tu mówimy bezpieczeństwo, jakość, tak? Rzeczy, o których mówimy i graficzny, czyli to, co ma rozpoznać
nasze oko, oko naszych klientów, żeby wiedzieć, że to jest ta marka. I dlatego tak dużo pieniędzy inwestuje się w to, żeby marki były spójne. Żeby nie było tak, że Coca-Cola raz ma tło czerwone, raz zielone na przykład, tak? Żeby czcionka była rozpoznawalna, żeby były te same atrybuty, bo tak naprawdę najważniejsza w marce jest konsekwencja. Nieważne, czy ona jest ładna, czy brzydka. Dla innych ładna, dla innych brzydka. Ważne, że jest zawsze taka sama, nie? Tu Mikołaj jeszcze przy Coca-Coli. To jest genialne posunięcie, tak? Sięgnięto po jeden z takich kultowych atrybutów Coca-Coli, bo przecież Coca-Cola sprawiła, że my wiemy, jak wygląda Mikołaj. On kiedyś wyglądał inaczej, dopiero Coca-Cola sprawiła, że on nam się kojarzy z krasnoludkiem i nagle Pepsi im zabrała ten atrybut, prawda? Jaki cios! Drodzy Państwo, marka jest zbudowana w związku z tym na bardzo wielu elementach. W latach 70., nie, nawet już wcześniej, w 60., Marlboro było pierwszym producentem, który sięgał po reklamę lifestyle'ową, czyli nie tyle reklamował produkt, ile styl życia i sięgał po kowbojów. I wszyscy pierwsi, tam 6 czy 7 zmarło na raka płuc i właśnie dostali ksywę cowboy killer. Notabene też fajny przykład, to od razu Państwu powiem, że atrybuty marki czasem muszą być dopasowane do kultury i właśnie Marlboro się nie sprzedawało w Chinach. Był ten człowiek, prawda, cowboy nad kanionem Colorado, a w Chinach nikt tego nie chciał, bo się okazało, że jak tam człowiek jest jeden, to on jest samotny i smutny. Jest bez rodziny, nikt go nie chce, tak? Dopiero jak było dwóch, to z kopyta ruszyła sprzedaż. Czyli też zobaczcie, że tu musimy się, budując markę, zadać sobie pytanie, czy ma to być marka krajowa, czy globalna, a jeśli globalna, czy jesteśmy w stanie sięgnąć po takie kody kulturowe, które wszędzie są podobnie rozpoznawalne i tak samo kojarzone, nie? Także kolor, czcionka, cyfra, w Chinach 4 to jest cyfra śmierć. Tam naprawdę ludzie nie chcą mieć do czynienia z czwartym piętrem, z produktem, który ma 4, oni się tego boją po prostu, tak? Zupełnie inna kultura, więc warto też wziąć to pod uwagę, jak bardzo ta marka ma być uniwersalna i czy są takie możliwości. Wiele marek, nawet globalnych, jednak się troszeczkę różnicuje w różnych krajach, tak? Oj, bardzo. Nawet doklejenie smoka niewiele by pomogło. To troszeczkę teraz przelecimy sobie przez te wszystkie atrybuty. Po pierwsze nazwa. Tu mamy różne możliwości. Możemy sięgać po jakiś kod kulturowy, nazwiemy krem orchidea, od razu coś tam mówi, tak? Piękno, elegancja i tak dalej. Możemy sięgnąć po nazwisko, możemy sięgnąć po tak zwane neologizmy, czyli zupełnie nic nie mówiące nazwy, aczkolwiek one też czasem gdzieś się zazębiają o zbiorowe skojarzenie, bo mydełko Protex, choć nie ma słowa Protex, Państwo czują, że Protego gdzieś to tam dotyczy ochrony. Co musimy wziąć pod uwagę? Czy marka ma mieć płeć? Prawda? Czy panowie by się ogolili na przykład golarką Violetta? Nogi tylko. Czy marka ma mieć wiek? Czy marka ma mieć kraj? Prawda? Więc dużo różnych pomysłów. I czy marka ma sugerować, czym się firma zajmuje? Bo potem nam się rozszerza działalność i czasem nie po drodze nam z tą marką, na przykład okna Drutex. Prawda? Można oczywiście, ale ciężko. Więc warto sobie też zadać takie pytanie, jak bardzo ta marka ma być taka uniwersalna. No i drodzy Państwo, nie zawsze nam się udaje. Ja tu kilka przykładów Państwu podam takich nazw, które moim zdaniem mogłyby być lepsze. Na przykład Spółdzielnia Inwalidów z RYF, czy cała gama polskich nazw, gdzie wydawało się, że jak jest na końcu, to jest międzynarodowo. I taki Purex, to od razu wiadomo, że to jest firma globalna, prawda? No przy szpitalu zakład pogrzebowy to nawet można się bać, czy tam nie ma jakiejś współpracy, prawda? No to jest Spółdzielnia Inwalidów, to jest jeszcze Spółdzielnia Inwalidów Naprzód. Także, drodzy Państwo, już sama nazwa, ogólnie każde działanie marketingowe w momencie, kiedy Państwo wypuszczają na rynek, zaczyna żyć swoim życiem. I już wtedy jest za późno. Czyli to, czy są jakieś konotacje, czy odbiór jest taki, jak należy, to Państwo muszą zbadać przed. Bo nam się czasem wydaje, że my się jednoznacznie rozumiemy z rynkiem, ale rynek ma zupełnie inne tutaj skojarzenia. No właśnie, drodzy Państwo, bo czasem to jest tak, że to jest tylko kwestia nierozpoznawalności, a czasem to jest też złych emocji. I myśmy mieli taki przykład chyba sprzed 3 lat, kiedy Wojsko Polskie zmieniło logo. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ptaszek się zmienił w Wojsku Polskim i było bardzo duże oburzenie społeczne, a grupy kombatanckie wręcz uznały to po prostu za policzek, bo oni, po pierwsze, że logo było brzydkie, to pół biedy, ale oni powiedzieli, słuchajcie, to nie jest logo, myśmy za to walczyli i ginęli, tak? Myśmy ginęli za to, żeby odzyskać emblemat tego orła, który gdzieś tam tkwił, a wy po prostu sobie z tego robicie orła, który nawet jest podobny do niemieckiego, nie? Więc tu też trzeba o tym pamiętać, że emocja z marką jest często olbrzymia.
tak jak w Goplanie był strajk pracowniczy, kiedy na Princesie miało zniknąć logo Goplana, a miało się pojawić logo Nestle. Ludzie mówili, no przepraszam bardzo, 30 lat budowaliśmy ten brand, tak? 30 lat inwestowaliśmy w to naszej pracy, żeby ludzie dobrze kojarzyli nas z tym batonem i to nagle sobie ktoś to odkleja. Drodzy Państwo, to popatrzmy sobie na logo. Tutaj Państwu pokazałam trzy typy logo. Zobaczcie, że zazwyczaj, kiedy myśli się o logo, wchodzą w grę przeważnie trzy rozwiązania. Sam znaczek, który ma się kojarzyć z firmą, znaczek powiązany z nazwą, czyli zespół logo stworzony z dwóch elementów i ostatnio coraz częściej sama nazwa pisana charakterystyczną czcionką, która będzie stanowiła logo, tak? Czyli będzie stanowiła znaczek. To, przed czym przestrzegam, a zazwyczaj w firmach najczęściej właściciele i pracownicy naruszają logo, to jest właśnie to, żeby się zastanowić, co ma być tą świętością i jak ją chronić. Bo często jest tak, że nasze drukarnie i dostawcy wiedzą, że logo nie wolno naruszać i oni naprawdę nam robią fajne rzeczy, ale w firmie nasi pracownicy nie wiedzą na przykład, że te dwie rzeczy mają być zawsze razem i na przykład czasem sobie wyciągają fragment logo obok, albo dają pod, albo nad. Także tutaj ważna jest ta konsekwencja. I znowu pokażę Państwu, że logo zaczyna żyć swoim życiem w momencie, kiedy od nas wyjdzie i często niestety wchodzimy na takie obszary, gdzie skojarzenia są inne niż byśmy chcieli. Także zobaczcie Państwo, że warto pokazać rynkowi nasze logo, na przykład Centrum Pediatrycznego, zanim je wypuścimy, bo potem będzie za późno. Prawda? Co tu robią w tym sklepie? Zastanówmy się. Wystarczyłaby spacja, żebyśmy nie mieli wątpliwości, prawda? Kids. Spacja i szczęcz i wiemy, a tak boimy się. Czy w tej aptece na przykład nie balibyśmy się wejść do tej apteki. Także, drodzy Państwo, to jest tak, że ono sobie powstawało miesiącami, ktoś coś zmieniał, doklejał, przekrzywiał i przestali ludzie je widzieć. I trzeba je dać do pokazania komuś, kto je widzi pierwszy raz, prawda? Żebyśmy mieli taką informację zwrotną. Kolejna rzecz to jest slogan, czyli to, co tutaj Pani mówi, hasło. Rozpoznamy po haśle? Rozpoznamy. Jesteś tego warta, nie dla idiotów. Mówią nam coś te hasła. One często też pokazują, dopowiadają, co firma robi. Często wprowadzają też styl. Niektóre są bardziej takie poważne i od razu mówią, że ta firma też jest poważna, a niektóre są z fanem i mówią, że ta firma jest naprawdę taka świetna, taka cool. Więc też to hasło nam w takim podtekście mówi, z kim mamy do czynienia. No niestety też nie zawsze się udaje, jak na przykład Kia Clarus, nareszcie pełna klapa. Towarzyszyło wprowadzeniu na rynek produktu, który miał szeroki bagażnik, prawda? Ale ludzie rozkodowali to inaczej. Drugie hasło jest moim ulubionym. Brud, zapach prawdziwego kierowcy. Myślę, że to się ktoś naprawdę na tym namęczył, a wyszło jak zwykle, prawda? Także, drodzy Państwo, też te slogany coś mówią. Zobaczcie, że jaki było do niedawna slogan Wedla, było życie pełne czekoladowej przyjemności, a teraz się zmieniło na fabryka przyjemności. Co to może oznaczać? Gdybyśmy byli konkurentem Wedla, to co tutaj się kryje za tym, że to jest... Kompleksowo bardziej coś. Że być może będzie nie tylko czekolada, nie? Bo skoro fabryka przyjemności, to też może jakieś snaki wejdą na rynek, może napoje, ale już nie tylko czekolada. Więc też sygnalizuje się tym sloganem to, co firma robi i co chce robić. Drodzy Państwo, nie wspomnieliśmy sobie o kolorze. Jest to silny element budujący logo, prawda? Wchodzimy do sklepu spożywczego, będziemy szybko mogli namierzyć te czekolady. To już się przyjęło kolor. Tak, tak, oni mówią, że to jest nawet opatentowane, nie wiem, czy to prawda, tak? Ale rzeczywiście... No bo ciężko rzeczywiście tutaj... Ale budują historię, na przykład, że dzieci malują fioletowe krowy, tak, że... Tak, więc to są takie też elementy kultu, oczywiście na to się nakłada wiedza o tym, jakie skojarzenia mają kolory, jakie grupy docelowe, jakie kolory lubią, bo tutaj też jest różna dynamika i tak jak tutaj Pani mówiła, że grupa jest, prawda, istotna, jest bardzo istotna, bo jeśli Państwo chcą mieć coś dla młodych ludzi, można sięgnąć po kolory takie mocne, zróżnicowane, skontrastowane, ale z tymi kolorami nie czuliby się dobrze seniorzy. Oni wolą pastele, łagodne kolory. Aczkolwiek kolory też ulegają modzie i tu świetnie widać to w bankach. Tu dwóch panów mamy z banków. Kiedyś kolor różowy w banku, ludzie, to przecież było nie do pomyślenia. Granat, zielony, prawda, to były te kolory. A teraz logo banku potrafi być bardzo kolorowe. Czy na przykład kolor czarny, kiedyś kolor pogrzebowy, dziś kolor elegancji. I wiele firm ma czarne foldery, czarne logotypy, prawda? Kiedyś nie do pomyślenia.
drodzy Państwo, kształt produktu. Czy Państwo by umieli taki produkt rozpoznać, mimo że tu nie ma logo? I zobaczcie, że też świetny sposób na konkurowanie. Bo gdyby to była zwykła tabliczka i zwykły baton, o wiele gorzej byłoby się wyróżnić. To Toblerone właśnie uniknęło tragedii, o której mówiliśmy, utraty klientów przy zmianie logo, bo nazywali się Rydelst w latach 80. i kiedy zmieniali nazwę na Twix, to przez rok, u nas jeszcze nie, bo myśmy byli wtedy w innym systemie, leciała taka reklama, teraz nazywamy się Twix. I ludzie skojarzyli, a dwa paluszki i ten gest, a to kojarzy, to są ci sami, tylko inna nazwa. Więc udało się zminimalizować te straty związane ze zmianą brandu. No mówimy sobie o opakowaniu, prawda? Zobaczcie Państwo, Pepsi też sięgnął bardzo prawdziwą rzecz, bo jak nie ma opakowania i nie ma logo i są dwa kubeczki bez oznakowań, to ludzie zawsze Pepsi wybierają za smaczniejsze. Ale jeśli tylko jest znaczek na kubeczkach, to zawsze smaczniejsza jest Coca-Cola. Tak jesteśmy mocno już przewiązani, tak zindoktrynowani i Pepsi ostatnio pokazuje to w swojej reklamie, że ludzie wolą Pepsi, naprawdę, taki jest fakt. Ale kolory pozostają chociaż na prawda? To znaczy, jeśli w kubeczku jest, to nie ma, nie, kolor, tylko jest po prostu brązowy płyn. No i drodzy Państwo, często właśnie opakowanie jest najsilniejszym atrybutem wielu marek. Kształt opakowania, długość, wysokość, a często jest też tak, że w ogóle opakowanie jest motywatorem do zakupu. Tutaj Państwu też pokażę taki fajny przykład, jak Smirnoff zabawił się tylko kształtem opakowania, kiedy zrobił cały cykl takich reklam. Smirnoff ma mniej więcej taką butelkę, o ile Państwo, że tak powiem, mi uwierzą. I wypuścili na rynek taką propozycję, żeby graficy się tym bawili, gdzie nie padały żadne inne atrybuty marki, tylko ten obrys i było właśnie pokazane na przykład takie dżungla amazońska, jakieś błota, płynie kłoda drewna przez te błota, a tutaj to się okazuje, że to jest krokodyl. Albo, że są jakieś taka brzydka, zaniedbana kuchnia, w środku taka brzydka, zaniedbana kobieta, ale jej fragment tutaj pokazany to już jest ładna nóżka, kabaretka. Prawda? Przesłanie jest ordynarne, prawda? Po pół litra, wszystko pięknieje, tak? Ale tak naprawdę ludzie rozpoznawali, kto do nas mówi. Chociaż było tylko i wyłącznie obrys butelki. Mamy jeszcze brand hero, chyba sobie nie wspomnieliśmy o tym, prawda? Postać, która reprezentuje markę. I zobaczcie, jaką fajną komunikację z rynkiem ma ta postać. Ona ociepla wizerunek marki, ją rozpoznamy gdzieś chodzącą sobie na przykład na festynie i często czekamy, co ona jeszcze wymyśli, ta postać, na przykład serce i rozum. No lubimy te postacie, prawda? Wiecie, że ich nie chciała Nokia, to była kampania wymyślona dla Netii, przepraszam. I Netia stwierdziła, nie bardzo nam się to widzi i jakby pomysł wrócił na rynek, kupiła Telekomunikacja Polska, teraz Orange. A my to lubimy, czy tego głoda, prawda? Czy tego żubra, który jest połączony z bardzo dwuznacznym tekstem w haśle. Lubimy, czekamy, co tam będzie dalej, więc postacie są fajne. Wyciągają markę trochę z reklamy i sprawiają, że się z nią przyjaźnimy, kumplujemy. Niejednokrotnie firmy też sięgają po postacie faktycznie żyjące. Kto jest brand hero ING? Marek Konrad, nie? Po co taki zabieg, że bierzemy markę Konrada? Bo zaufanie. Jego głos, postać już od razu sprawi, tak że my popatrzymy. Zobaczcie tutaj w skokach, kiedy Żebrowski zaczął reklamować skoki. No genialne posunięcie, tak? Żmijewski. Bo on sam w sobie jest bardzo wiarygodny, a jest jeszcze tak zrobiony, jakby to był ksiądz Mateusz. No słuchajcie, no ksiądz Mateusz to jest porządny gość. On nam tu nie będzie byle czego, nie? Notabene nie wiem, czy on sam teraz nie stracił po aferze ze skokami. Zobaczymy, bo to w tym momencie zobaczcie, że to działa dwustronnie, tak? Kłopoty brand hero są kłopotami marki. Był Stottinger, reklama PKP, zatrzymaj się, nie żyj. A on nie zatrzymywał się, gdzieś tam napił się, policja go goniła. No nie za dobrze, prawda? Skojarzenia. Czy na przykład mocno, że tak powiem, ćpająca modelka, która reklamowała perfumy, też ją tam z Kate Moss konkretnie jakby zdecydowano się pożegnać. Ale Tiger Woods, który okazało się, że miał w pewnym momencie bardzo dużo kochanek, co chwilę jakieś się pojawiały na rynku, nie wiem, czy Państwo pamiętają, takie było oburzenie, jak tak można. Zdecydowano, że chyba wszyscy z nim zerwą kontrakty reklamowe, nikt tego nie zrobił. Tak, bo się okazało, że ludzie mu zazdroszczą. Czyli zrobiono badanie i Amerykanie mówią, nie no oburzające, tyle kochanek, kurczę, ale gość, nie? No, więc zobaczcie, że to znowu nie do wszystkiego się przyznajemy.
Ale postać marki, fajna rzecz. Oczywiście nie każdy w branży sięgnie to, ale zobaczcie, że nawet właśnie banki sięgają, prawda? Czyli takie poważne instytucje też zaczynają budować swoją wiarygodność w oparciu o jakąś osobę, jakąś postać. No i drodzy Państwo, jeszcze chciałam pokazać taki przykład, czy byśmy mogli rozpoznać, z jakiej reklamy to pochodzi. Bo Żywiec sięgnął po takie działania, gdzie nie było ani butelki, ani słowa Żywiec, nic nie było. Był biały billboard i tekst. Na przykład było: Francuzom gratulujemy Napoleona i koniec. A ludzie sobie myślą, haha, my wiemy, że to Żywiec i to znaczy, że jak Francuzom Napoleona, to nam kogo? Żywca, nie? Czyli zobaczcie, jakie potrójne dno. Ale udało się rozkodować, ponieważ ich czcionka jest zawsze bardzo spójna, zazwyczaj na białym tle. Ich produkt zazwyczaj też jest, to się mówi, wyszparowany, czyli wycięty i nasadzony na to białe tło. Ta spójność reklam sprawiła, że myśmy się tego nauczyli. Gazeta Wyborcza ma też taki fajny prostokącik czerwony. Prawda? Jeszcze nic się nie pokazuje, ale już wiemy, że będzie Wyborcza. Więc zobaczcie, że nawet drobne elementy budują markę i my musimy być tego świadomi. Kształt naszej oferty, wygląd stopki e-mail, to są wszystko drobiazgi, które budują w kliencie przeświadczenie. Tam jest to uporządkowane i ja od razu po kopercie wiem, kto do mnie napisał. Także pamiętajmy o tym, że nie tylko folder i wizytówka zbudują nam markę, ale te codzienne, drobne rzeczy również, żeby nasi pracownicy się posługiwali tymi samymi schematami, szablonami, formatami czcionek i tak dalej. Życzę Państwu dużo sukcesów w budowaniu marek własnych firm, w budowaniu marek własnych, bo pamiętajcie Państwo, że Wy jako osoba też budujecie swoją markę. Ona też ma być spójna na rynku, też musicie pilnować swojej marki. No i życzę Wam wielu sukcesów również w biznesie. Także dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia za chwilę na kawie. Zapraszam serdecznie.